skarb Finkensteinów. Udział w tym odcinku oraz całą tą historię zapamiętamy do końca swoich dni. Było bardzo dużo emocji, a także wzruszeń. W ogóle jak do tego doszło, że zostaliśmy zaproszeni do nagrywania odcinka, który emitowany jest przez program History Channel? Żebyście to wszystko zrozumieli, musimy cofnąć się w czasie. Jest 2017 rok. Do domku letniskowego w miejscowości Gubławki nad jeziorem Jeziorak przyjeżdża Patryk Lesman, młody 14-letni chłopiec. Pewnego popołudnia udaje się do lasu, który znajduje się w pobliżu XIX-wiecznego dworu. W lesie tym postanowił zbudować sobie szałas przy drzewie, przy dużym drzewie. Podkopując ziemię, natrafił na dwie kanki po mleku. Po oględzinach kanek zorientował się, że może to być wojenny depozyt. I wraz ze swoim ojcem postanowił skontaktować się z lokalnym regionalistą Michałem Młotkiem, który prowadzi internetowe muzeum Iławy. Wspólnie otwierają kanki, a z nich wyciągają prawdziwe skarby. Po kolei mundur żołnierza Wehrmachtu, lornetkę, odznaczenia, pliki banknotów, monety, notesy, pamiątki osobiste, rzeczy, listy, zdjęcia i testament spisany przez hrabiego Joachima von Finkensteina. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Echa znalezionego depozytu rodziny Finkenstein nie milkną do dnia dzisiejszego. Była oficjalna konferencja, gdzie można było zobaczyć całą zawartość tych dwóch kan. Rozpisały się o tym różnego rodzaju gazety, portale, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. I właśnie ta sytuacja, ten depozyt stał się natchnieniem do tego, żeby powstał film. Na początku 2024 roku skontaktował się z nami Łukasz Kazek. Ma on swój kanał na YouTubie History Story. Zaprosił nas do nagrania odcinka z serii Tajemnice Ziem Odzyskanych, który emituje program History Channel. Oczywiście zgodziliśmy się na propozycję Łukasza, bo jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, ponieważ Łukasza Kaska zna każdy i każdy ogląda jego kanał na YouTube. Natomiast udało nam się też nagrać taki materiał z zaplecza, materiał, gdzie pokazujemy, jak powstawał ten odcinek. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym dniu. Ten poranek dla nas jest bardzo ekscytujący, no i taki mocno nas pobudzający, dlatego że dzisiaj jest ważny dzień. Dzisiaj mamy nagrywanie do programu History Channel, który to prowadzi. Kto? Łukasz Kazek. Łukasz Kazek, także jedziemy najpierw do naszej izby, bo tam rozpoczynamy nagrywanie. Pokażemy to, co my pasjonaci i nasza grupa zebrała, żeby się pochwalić tym, a później jedziemy w teren. Będziemy towarzyszyć całej ekipie filmowców. Będziemy nabierać doświadczenia, ale kadrami podzielimy się też z Wami. Także jest ciekawy film, ciekawy dzień, ciekawe wydarzenie. Nasza Hania dzisiaj też będzie gwiazdą filmową. Będzie brała udział w nagraniach. Hania, cieszysz się? Na razie skupiona, relaksuje się przy grach. Pomachaj naszym widzom, Hania. Ania, o, skromne, ale jest machanie. Jesteśmy już na miejscu, umówiliśmy się na spotkanie w Izbie Historii Regionów w Suszu na godzinę 9:00. Proszę, otwórz, kochanie, drzwi i będziemy wyczekiwać naszych gości, naszą ekipę telewizyjną. Na dole też? Tak. Wejdziemy do izby, pokażemy Wam, oczywiście, że włożę, pokażemy Wam, jak wygląda nasza izba. Oczywiście część już naszych widzów wie, jak wygląda izba, a część dopiero się zapozna. Dotarli właśnie pierwsi goście. Jest i Łukasz, który wychodzi z samochodu. Jest i Ewelinka, i jest Hania. Witaj, Łukaszu! Witamy Cię w naszych skromnych progach w Izbie Historii Regionu w Suszu. Łukasz prowadzi kanał historyczny, także
Cześć. Hania się wstydzi. No, troszeczkę się wstydzi. No. Tak? Także zapraszamy też na kanał Łukasza. Zapraszamy Łukasza. Lajka, tak, Lajka. Aparat. Także to są eksponaty, które... Hitlera. Był taki człowiek, który nazywał się Hitler. Jego osobisty fotograf nazywał się Hoffman i tylko takim aparatem robił mu zdjęcia. Pani ogląda dużo, nie? Tak. Także. No mamy bardzo dużo rzeczy. Mamy, wiesz... Zdjęcia. Listy. Listy. No. To jest dawne. Także jest tego wszystkiego, a tam w drugim pomieszczeniu przygotowaliśmy też dla Was taką namiastkę tego, co jest żywe, prosto z ziemi, nawet nieczyszczone. Tak, tutaj tego też jest. Takie nasze prosto teraz z ziemi. Boże, piątka z rybakiem. Niesamowite. Też pamiętam. Jakże... Jest tego, zobacz, co ziemia kryje, ile tego wszystkiego jest, nie? Dziesiątki przedmiotów z różnymi historiami. Dwa feligi. Cesarstwo niemieckie. Tutaj gablota otworzona z takimi już wyeksponowanymi i oczyszczonymi, nie? Są też tu guziki. Tak jest, bierzemy. Naparstki. To dzisiaj wiesz, co jest naparstek, nie? No. A tego na polach znajdujemy bardzo dużo, ale to z racji tego, że całe rodziny na polach kiedyś. Tak, pracował na polach, szyły, naprawiał ubrania, wszystko oczywiście. Na polach się zaczęło życie. Nie, no. Ja mam takie. Tak, plomby. No to są korki. Lakownice. A tu namiastka naszego skarbu, który znaleźliśmy, ponad 200 monet krzyżackich w naszych okolicach, nie? Jako stowarzyszenie. Wszystko w Olsztynie jest muzeum do obejrzenia. Nie? Możecie nawiązać do tego. Tak, jakoś. Tak, będziemy. Słuszna klejka na samochód. Jak ty masz na imię, powiedz, bo nie powiedziałaś mi cały czas. No jak masz na imię? Przedstaw się. Hania, zaraz się rozkręci. Ja mam na ciebie. Tak? Daj rączkę. No daj rączkę. Daj, bo musimy. Tak, no musimy tak. Jeszcze trochę. O, super. Papierosy marki Juno palił mój dziadek, będąc w obozie pracy w Balicach. Takie dostawał z przydziału papierosy marki Juno. To są oryginalne opakowanie, nie? Tak, ja widzę, tak, oczywiście. Mhm. Ale niesamowite to jest. Tu zakryłem, ale jest oryginalna ta swastyka. No tak, no tak, nie musisz zakrywać. Cześć. Jest i... Prowadzący jest i reżyser. Mięsa, nie? Tak? Medal mrożonego mięsa. Mięso, tak nie? Jest. Tak, zimowy. Mięsa. To jest za rany, tak? Które mu przyznałem pierwszej klasy. A to jest znaka szturmowa piechoty. Witamy serdecznie w naszych progach. Historii. Cała ekipa już w komplecie. Zaraz będziemy nagrywać cały materiał. Jestem w Izbie Historii Regionu Służ. U odkrywców historii, kanał YouTube, który polecam. Zobaczcie, historia ma przede wszystkim twarz zwykłych ludzi. Ten rower został znaleziony na dnie jeziora, na terenie właśnie gminy Służ, z magnesem neodymowym, a rower nazywa się Diament. Firma powstała w 1885 roku, założona przez dwóch braci, Wterysia Wojta i Wilhelma Wojta. W 1928 roku firmę kupił Opel, ale oni w 1930 roku uzyskali pełną autonomię i wtedy powstała nazwa Diament. Kto tym rowerem jeździł? Nie wiem. Przygotowania do nagrań. Oczywiście musi być mikrofon. Chaos jest duży, wybaczcie mi, ale to jest normalne. Już. Dobra. Jacuchna. Jest kamera przygotowana i sprzęt do nagłośnienia. Sprzęt rozstawiany. Tutaj Ewelinka czeka na makijaż. Na razie Łukasz tutaj przez Agatkę jest, no, jakby to powiedzieć, smarowany fluidem, żeby nie odbiło się światło od twarzy. Kamera lepiej wtedy rejestruje.
Będziesz na podsłuchu teraz cały czas? Teraz już tak. Teraz wszystko, co powiesz, jest słyszane przez Krzyśka i zapisane. No, musisz trzymać, wiesz, tajemnicę. Ile kosztowała? Złoty 30. Lemonia. Gminna Samopomoc Chłopska, Kisielica. Wytwórnia wnet gazowany. Lemonia. Sztucznie barwiona. Jacek, mamy też próbę, żeby pochmycić te rzeczy? Mamy. Tak, bo ostatnio te dzieci nie chciały. Hania, wstydzisz się? Ja mam nagrodę. Ale ja nie mam do tego zdolności. Trzeba Hanie przekonać, żeby mikroport dźwiękowy założyła. Jeszcze się nie rozbudziła. Łukasz się przekupuje, w cudzysłowie mówiąc. Ma. Guma. O! Na razie jest pierwszy, że się zgadza. Oprócz jak się podepnie, mam tutaj dużo nagród, ale nie mogę na razie wszystkiego pokazać. To jest następna nagroda. Nagrodą dla niej będzie na pojazdu i wolny. Na cele się muszę załatwić. Dałaś, Hania, przekonać. Brawo! Brawo. Super! Sukces! Brawo? Brawo, Hania! Odejmujemy. Nie, nie, my zostajemy już. No to teraz jesteśmy na takim planie, gdzie jest bardzo dużo ludzi u ciebie w domu. I zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Będzie jakieś coś. Hania, bo Łukasza ma lekcję instruktażu, jak ma się zachować podczas występu. Prawie już jesteśmy gotowi. Jest. Tutaj nie mogę się skupić, bo tyle jest tutaj się dzieje na razie. No ja bym tak. Pierwsze próby kamery, żeby odpowiednio łapał ostrość i inne detale. Łukasz podpowiada, na co zwrócić uwagę. Jeżeli się będziecie kaskowi pokazywać. Przepudrować się trzeba. W sensie, ja też? Bo ty się masz swój makijaż, nie? Ja mam makijaż, ale ja bym miał przed domu. Czy tu masz makijaż? Nie. Mam. No to pudrę. Dobrze, a zakryje mi to twoimi komary po prostu. Tak. A mogę mi zmarzyć na twarzy? Nie. Oj, no piękne kwiaty. Mamy ten słuch, szukamy samochodzie. Żeby się przymierzył, który tu bardziej pasuje. To one sobie stoją na spokojnie. Nie spadnie. To jeszcze tylko pudel i gramy. Wyprawa poszukiwawcza jest już prawie gotowa. Muszę się jednak dowiedzieć jeszcze kilku rzeczy. Jadę zatem na spotkanie z Patrykiem Lesmanem, który jako chłopczyk w wieku 14 lat znalazł prawdziwy skarb. No i po nagrywaniach już w Izbie Historii Regionu. Teraz wszyscy odjeżdżają w inne miejsce. Teraz jedziemy nad jezioro Jeziora i w miejscowości Bubławki, gdzie ostatnio został odkryty skarb rodu Finkenstein. Teraz nadszedł czas obiadowy. Jedziemy do Iławy, żeby wspólnie, razem z całą ekipą, z Łukaszem zjeść posiłek. Podczas nagrywania w kamieńcu, dowiedzieliśmy się, że tytuł filmu, który teraz powstaje, będzie nosił nazwę Skarby rodu Finkenstein. Dotarliśmy już na miejsce. Jesteśmy przed hotelem i restauracją Stary Tartak. Ewelitka sprawdza stan osobowy, czy wszystko w domu się zgadza, prawda? Zgadza się. Masz stresa, jak nagrywasz? Nie. Na pewno? Może trochę. Ja też się czasami denerwuję, ale to jest taki pozytywny stres, bo on musi towarzyszyć. Wtedy człowiek się bardziej motywuje, żeby więcej i mądrzej mówić. Jak się stresuje, to mi się język plącze. Mi też czasami. No ale tak to jest. Praca youtubera, praca vlogowa jest łatwiejsza, bo jak się człowiek pomyli, to może powiedzieć sorry, pomyliłem się, natomiast nagrywając już do telewizji, to musi być taka płynność, profesjonalizm, a u nas jest i trochę żartów, trochę śmiechu, trochę powagi, trochę wiedzy, wszystkiego
na raz. Także ten jest taki plus, że my mamy swobodę w wypowiedzi, ale oczywiście swobodę taką trochę merytoryczną, a tam już kręcąc na kanale, no trzeba mieć ten scenariusz wcześniej przygotowany i na podstawie tego scenariusza poruszać się schematycznie. Potem, żebyśmy my i wy widzieli to fajnie w TV. A tymczasem zmykamy coś zjeść. Po przepysznym obiadku dotarliśmy już do Gubławek, w miejsce, gdzie dawniej został znaleziony tutaj skarb, depozyt Finkensteinów. Depozyt ten można było obejrzeć na specjalnej prezentacji, która odbyła się w Starostwie Iławskim. Natomiast dzisiaj będziemy próbować odnaleźć kolejną jego część. Po dotarciu tradycyjnie każdy zajmuje się swoją pracą. Nagłośnienie. Tutaj kamera przygotowana. Wykrywacze. Ewelina już tam macha zadowolona, że wejdzie zaraz do lasu. Albo ją komary wniosą. Nie wiem jak. Taka para roku. I tak musi być. Gotowa? Gotowa. To sprzęt i do lasu. Prawie, że gotowa. Jeszcze tylko muszę strach pokonać i dwie setki i do lasu. A czego ty się boisz? Kleszczy, zastrońcy, żaby, pająków, wszystko co. Ale w lesie takich chodzi. Rzeczy nie ma. Są. Słyszę, już pod tobą chrupią. Tak? A ja nie słyszę. I czekamy jeszcze. Są pierwsze sygnały, łyżka, także zapowiada się ciekawie. Dosłownie po chwili wejścia do lasu znajdujemy kilka monet Feningów z okresu II wojny światowej i wehrmachtowską odznakę za rany oraz jeszcze jedną skrodowaną monetę cynkową. Ale to nie koniec, oglądajcie nas w październiku, bo było coś jeszcze znacznie grubszego. Do zobaczenia. Tak jak powiedział Łukasz, było coś więcej. Było naprawdę grubo, bo prowadząc kontynuację poszukiwań drugiej części depozytu, udało nam się znaleźć na kankę. Kankę i jej zawartość, którą będziecie mogli zobaczyć, oglądając film z serii Tajemnice Ziem Odzyskanych na tropie Łukasz Kazek, Skarb Finkensteinów, który jest emitowany na kanale History Channel. Niesamowite przygody, niesamowite uczucie, skarby, łzy, dużo emocji. Warto obejrzeć. Na tym filmie mogliście zobaczyć jakby taką część roboczą i wszystko nagrywane od zaplecza, ale to z naszej strony, bo nas, odkrywcę historii, rodzinkę detektorystów, zaproszono do udziału. Pokazaliśmy nasze miejsce, gdzie wszystkie te przedmioty, które zbieramy, a oglądacie na naszych filmach, eksponujemy, czyli Izbę Historii Regionu. Pokazany też będzie nasz kunszt poszukiwaczy, no bo taką mieliśmy rolę i zadanie w tym filmie. Myślę, że udało nam się to na 1500%, także przepraszam, że się chwalę, no ale tak wydaje, że jest. Ocenicie to wszystko sami. Film posiada też wiele wątków. Przede wszystkim ten wątek, który był poruszany na początku tego naszego vlogu. Michał Motek uczestniczył w otwarciu tej kanki. Dużo zdjęć też możecie znaleźć u niego na jego internetowym Muzeum Iławy. Link zamieszczam w opisie. Tam też są wątki związane z otwarciem depozytu, który otwierał razem z Patrykiem, znalazcą tego dużego depozytu, tego skarbu Finkensteinów, jak dzisiaj to określamy. Też dużą rolę odgrywał Kazik Skrowski, który wypowiadał się w Kamieńcu przed ruinami pałacu. Dużo osób brało udział, natomiast my, tak jak mówiłem wcześniej, pokazaliśmy jakby to, jak wyglądało u nas od zaplecza, bo mieliśmy taką możliwość. 22 października tutaj u nas w naszej miejscowości w Suszu odbyła się premiera. I kto przyjechał na premierę? Łukasz Kazek. Michał Motek i my byliśmy też gośćmi. Mogliśmy poopowiadać też o tym, jak nasze role, czy co czuliśmy, biorąc udział w nagrywaniu filmu, ale nie tylko. Mogliśmy też poopowiadać, co dalej jakby z tym kolejnym, z kolejną częścią depozytu, którego szukaliśmy. Mamy jeszcze pozwolenia do końca tego roku, także wyruszamy na kolejne poszukiwania. Miejmy nadzieję, że znowuż
będzie ciepło i gorąco, jeżeli chodzi o temat skarbu i depozytu z Gubławek. To się wszystko okaże. Na konferencję, na premierę przyszło bardzo dużo osób, z czego się bardzo cieszymy. Cała sala w Suskim Ośrodku Kultury wypełniła się po brzegi i półtora godziny wszyscy oglądali i słuchali to, co mówili rozmówcy i sam film w skupieniu. Także tym akcentem będziemy kończyć nasz odcinek. Serdecznie Wam dziękujemy, że nas oglądacie. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz taktyczny i subskrypcję. I pamiętajcie, zaglądajcie na kanał Łukasza Kazka History Story, do Michała Młotka Internetowe Muzeum i Ławy, jak również na nasz kanał Odkrywca Historii i oglądajcie obowiązkowo co tydzień film czy odcinki z serii Tajemnice Ziem Odzyskanych na telewizji. Jakiej? Discovery Channel. Discovery Channel. Także do zobaczenia, do następnego odcinka. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.